Natalia Ziętowska, witam i zapraszam na serwis informacyjny telewizji SLD. O tym, że czasami lepiej trzymać język za zębami, miała okazję przekonać się pani Anna S. z Wolina. 15 tysięcy złotych. To właśnie tyle pani Anna będzie musiała zapłacić swojemu sąsiadowi Ryszardowi G. za to, że publicznie nazwała go pedałem. O tym, co sądzą na ten temat warszawiacy, pytał nasz reporter Kuba Michalak. W tych pięknych okolicznościach przyrody, z zielonej trawki, z zielonej ławeczki wita się z Wami Kuba, Wasz uderzeniowy reporter, który jak zwykle przygotował uderzeniową sondę na ulicach Warszawy. Dzisiejszy temat nie będzie taki zielony, wręcz przeciwnie, będzie mocny, zdecydowany. Kontrowersyjny wyrok sądu na Wybrzeżu odnośnie, no krótko mówiąc, pedała. Wyzywanie takim słowem skończyło się karą 15 tysięcy złotych. Co Pani na ten temat sądzi? Czy jest to wyrok słuszny, czy jest kara za wysoka, może za niska? Ja uważam, że to jest za wysoka kara, ponieważ jeżeli on faktycznie jest homoseksualistą, to nie powinien się tego wstydzić. Ja nie wiem, czemu... Tak, ale czy słowo pedał nie jest obraźliwe? Nie uważam, że nie. Dla osoby homoseksualnej nie jest obraźliwe? Nie. Co? Uważam, że ludzie mają imiona, nazwiska, można do kogoś powiedzieć proszę pani, proszę pana, niekoniecznie trzeba kogoś przezywać, wyzywać, nazywać jakoś. W szczególny sposób. Pan na pewno też ma imię i myślę sobie, że najlepiej by było, gdybym do pana mówiła, nie wiem, panie Jacku, panie Marku. Panie Kubo. Panie Kubo. Znaczy, według mnie wyrok sądu jest słuszny, no ponieważ każdy ma prawo do swojej prywatności, a określenie pedał, no to jest może nie na miejscu. Każdy ma tam czy gej, czy lesbika, no to już jest jakby określenie do każdego orientacji, a tak to, no to jest obraźliwe słowo według mnie. Gdyby mnie spotkała taka sytuacja jak tego młodego człowieka, pewnie oczywiście, żebym wytoczył. Ponieważ codzienne szkalowanie i wychodzenie z domu w strachu, że znowu się to wydarzy przy różnych ludziach, którzy różnie mogą zareagować, nie jest niczym miłym. Jeżeli coś się zdarza sporadycznie, nie wiem, ktoś wstawiony bądź też śmiałek w pędzącym samochodzie krzyknie, no to nawet nie wiesz, kogo masz podać do sądu. Ale jeżeli by się to zdarzyło nagminnie od jednej osoby, oczywiście, że tak, bo pamiętajmy, że największe rany zadają słowa. Jak się okazuje, do rodziny ojca Tadeusza Rydzyka mają dołączyć także przedszkolaki. I mowa tutaj oczywiście o nowej sieci telefonii komórkowej w rodzinie. Początkowo oferta była skierowana do starszych słuchaczy Radia Maryja. Teraz ojciec Tadeusz Rydzyk postanowił zarobić także na dzieciach. Jak informuje dziennik, Fonek, bo tak będzie nazywał się mały telefonik, przeznaczony jest dla dzieci w wieku od 3 do 7 lat. Mały telefonik kosztuje 299 zł i dostępny jest w sprzedaży internetowej. Natomiast w sklepach ma pojawić się na przełomie sierpnia i września. Telefon ma m.in. powiadamiać o tym, czy dziecko bezpiecznie trafiło na przykład do przedszkola. Postanowiliśmy zatem zapytać mieszkańców Warszawy, co sądzą o nowym pomyśle ojca dyrektora i czy Fonik to dobra oferta dla nich i ich dzieci. Tak, kupiłabym dziecku taki telefon, bo uważam, że dzieci powinny mieć telefony. Zwłaszcza, że mamy chore dziecko i czy mu się coś stanie, czy coś, jest zawsze kontakt. No jeżeli byłaby ona w porównaniu z innymi ofertami konkurencyjna, no to być może bym się zastanowiła. Ksiądz Rydzyk to próbuje wszelkimi sposobami zarobić sobie pieniądze, tylko i nic więcej. Cyberprzestępcy zaatakowali Twittera i Facebook. Jak napisali twórcy tych stron, oba portale społecznościowe stały się ofiarami skoordynowanego ataku hakerskiego. Zatem fakt ten może świadczyć o tym, że nawet i takie technologie narażone są na działanie cyberprzestępców. Jak informuje portal TVN24, skoordynowany atak polega na tym, że serwisy firmy zalewane są z zewnątrz wielką liczbą pytań, co w efekcie prowadzi do ich przeciążenia. Kłopoty rozpoczęły się rano. Część z internautów po prostu nie mogła zalogować się na konto na Twitterze. Z takim problemem zmagali się również internauci Facebooka, w tym także nasza redakcja. TVSLD dostępna jest również na takich portalach jak YouTube, Vimeo, MySpace, Twitter, Wrzuta, Facebook, Grono czy Nasza Klasa. Natomiast najwięcej informacji znajdziecie o nas na naszej stronie internetowej www.tvsld.pl.